zagrumutał. Dobry, dobry. Czwartek, no. Jakby nie inaczej. Ogólnie rzecz biorąc, no jestem praktycznie w tym samym miejscu, co we wtorek? W poniedziałek, wtorek. 8 stopni, no nic. I tak przed spaniem na pół godziny co najmniej chodziło jeszcze, ale widać, że nie wystarczyło. Dobra, idziemy na toaletkę i pędzimy dalej. Ogólnie rzecz biorąc, trochę śniegu jest, co po całej drodze nic nie było, a tutaj w Berlinie trochę posypało. Znaczy wczoraj to jeszcze tak bardzo nie, ale widzę, że jeszcze w nocy trochę podsypało na ten autotransporter. Patrzy, czy przejedzie, czy nie przejedzie. Może szuka jakiegoś miejsca. Czekajcie, ile jeszcze mam? 11.04. Dobra, no to wpisujemy. Rozpocznij. D. Okej. Praca niech się robi. Dobra, no to odpalamy. No i co? Jedziesz, bo ci przejedzie, no nie? No właśnie. A wiecie co? Ostatnio mówiłem wam, że tutaj było tak dużo lawet, no nie? I mówię, przecież tam jest Tesla, nie? Tam też jest miejsce. No to powiem wam, że jak jechałem we wtorek, to jeszcze widno było. Czy nie było widno. Poczekajcie. Tak, to już było ciemno. To tam, mimo tego, że jest duży ten parking, to tyle. Jeden na drugim, że tak powiedzmy. Coś, jakiś normalny helikopterek lecisz, czy jakiś ratunkowy? Kurde. Nie ratunkowy na szczęście. No, więc no naprawdę, kurde, byłem w szoku, no nie? I tam się za wiele nic nie zmieniło od wczoraj, jak przyjeżdżałem. Może troszeczkę kilka lawet było, że były załadowane Teslami, no ale dramat, totalny dramat. No nic, dobra, jeszcze ile, minutka i pędzimy. Rozładowany elegancko, puściutki. Na urogajcie też było pustawo, nawet kurde kontenerów już brakuje. Kurde, a ja już założyłem sobie te kawki, żeby przejść do brudnej roboty, skorzystać. Ja jeszcze muszę zrobić sobie pauzę 45-minutową, założę przewód, bo kurde, z czemu jest biały, no nie? Powiem, że problemy są wszędzie, kurde. Jak nie z przewodem, to z tymi wtyczkami, z tym wszystkim. Kurde. Dobra, tu mam rękawiczki. Tu mam... Nie, tej obcinarki nie wezmę. Tej obcinarkę wezmę. I jeszcze, kurde, gdzieś są... Są. O, frytyty. Spoko loko. W razie coś do wypicia przez sklep. Rozpuszczalnik. Dobra, bierzemy się do działania. Sukces jest. Kurde. Wysunąłem sobie przednią. Wysuw przedni. Nadmiaru jest tam trochę. Najwyżej pociągnę więcej. Halo. Tam poszło, tędy idzie, no nie? Więc spoko. Tu sobie na tytkę jedną, dwie, trzy. I tutaj gdzieś przyczepię ten nadmiar i będzie sikelafon, co? Niby jakaś robótka już jest. Dobra, mam się zdjąć.
Jest, jak już była. Kurde, głośno tu. Jak to by powiedzieć, już od wczoraj widziałem przecież, że Płońsk. Czy przecież wczoraj nawet. Ale ten, dopiero teraz. Czy bluzy nie upieprzyć, lepiej kurtki niż bluzę. Teraz ja się zapnę. To jest stara kurtka. Nie wiem czy działa. Albo tu się grypę. To jest chyba najprościej. No jestem. No ja pytałem się Martyny o robotę. Czy już jest? Bo ten. Już jestem w Hamburgu. Tak, już robię. Niech robi. Dobra, chyba to i więcej, bo żeby to trzymało się jakoś sensownie, co nie? Też tak myślę. A z tym przodem? Nie wiem, 8 minut może, tak strzelam. Bawiłem się. Tak, więcej trzeba. To jest dość grubo. To jest dość gruby i ciężki, kurde, przewód, no. No, zobaczymy. Tu. Jezu, jeszcze tam. Tak, tak, tak. Przytniemy jak fachowo. Powinno być. Tutaj. Aby było, no. Nie jestem po to, żeby ja się bawić. Seba! Kurwa! Dobra, styknie kurde, co? Ważne, że jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No. Wystarczy, więcej ustawa nie przewiduje. O! Dobra, związać go. Przyczepić go jakoś tutaj. Obiad. Jedziemy dalej. Dobra, już jestem gotowy do działania. Ciekawe ile mi to wyszło tej pauzy. Przerwa, no ja wiem, że przerwa. 47 minut. Proszę. Już 8. Zagotowanie makaronu. Zrobieniem tego. Wiecie, sos mam od spaghetti. Żona zrobiła. To jak na szybko, to wystarczy zrobić w ten sposób. Makaron masz ugotowany. Rzucasz sos i jest dosyć ciepłe. No, no jest to szybciutko. Makaron szybko, woda szybko. Zła kolejność, ale mniejsza z tym. Ale ostatnio może w brzuszku wylądowało. No i dobra, no i mam na 15. 15.30 okienko na Prodeco. Więc super, fajnie. Bardzo się cieszę, że się udało. Nie muszę nic kombinować. No, siema, siema. Więc jedziemy, załadujemy ten nowy otóż kontener i będziemy jechać. Ale powiem wam, że na wysokości Gudow to tam tyle śniegu co sypnęło, to masakra, to ja byłem cały oblepiony. Akurat nie pokazywałem, nie nagrywałem nic, bo akurat ja to te przebitki nagrywam telefonem, no nie? Z lekkim przybliżeniem, fajnie to wygląda. Ja akurat wtedy to z Dawidem rozmawiałem i sobie pogadaliśmy, się tylko wkurzał, że jadą 40 km na godzinę, no nie? Kurde. A jeszcze był taki wypadek, że samochód to tak leżą w rowie. Więc bardzo ciekawie, bardzo sympatycznie, z tego względu, że my na pusto jedziemy, no nie? Więc to jest kurde żadne obciążenie na pędną i można kurde wywinąć niezłego roga, ale powiem wam szczerze, co to jest takie załadowanie, raczej takie dociążenie. Nie wiem, ile tak dokładnie będzie, kurczę, no, na ciągnącej, to może dobije 2 tony, max. Więc wiecie, no to jest praktycznie nic. To jest praktycznie nic. Dobra, Prodeco i wyjeżdżamy stąd, jedziemy w stronę dołu. Shawty's in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'ma die by night. We ain't talking cat, we gon' run it back. Shawty's in the back, wanna run it back. Turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'm a dog on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy poraniaczek.
4:20, tak? Coś takiego. Wyrostko chodzi, elegancko. Minus stopień jest. A ja sobie tak powiedziałem, pomyślałem sobie, że wyjdę sobie na papieroska, na kabusie z wami. I tak o, ogólnie gdzie ja jestem? Ogólnie tak, gdzie ja jestem, to jestem 13 km od granicy. Udało mi się dojechać tutaj do ostatniej pompy na Shellkę. No i co, no trzeba będzie pojechać zatankować, ale niepotrzebny papierosek, jak widać. Na tego zatankować i ten jechać do domu. Pewnie albo na 24, albo na 45. Zobaczymy. Albo się Martynie uda, że jutro coś załadujemy. W sumie byłoby elegancko. Z tego względu, żebym miał z głowy wszystko, no nie? No. Ale w tym tygodniu to jest orka. Cały czas na maksa. Maksa. Wszystko na maksa. Dobrze, tak powinien wyglądać transport. Z mojej strony. No, kurde. Grubo w tym tygodniu, no. No ale cóż. Muszą być takie, żeby ten... Jak to się mówi? Zarobić na transport. No dobra, dobra, dobra. Nie będę już tak pierdzielić. Dokończę sobie spokojnie papieroska, kawunie i zaraz ruszamy. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Czas na przerwę. 30. Kurczę. Taka pogoda na razie jest super, że cały czas się myje auto. Kurde. O, jestem obecnie na... Kole? Kole. O, kole. Idę sobie na kawkę i jeszcze sobie... czekajcie, strzelę kotę. Pięknie. I ten, zobaczę, czy jeszcze jest otwarty, czy już jest otwarty, bo jest 8 z minutami. Ach, kurde. Parują aż z tej roboty. Tam truck shop, czy jak tam się zwie. Z tego względu, żeby może kupić tą ściągaczkę, no nie? Oczywiście kontener w środku jest mokry, świeżo, kurde, go wziąłem od mycia. No, a tam jest właśnie shop truck, tiro. Tym sobie taką ściągaczkę kupił. No dobra, na razie po kawkę i zobaczymy. No niestety. Od 9. Trudno. Nic na to nie poradzę. O 8:30 jadę. A wyżej, nie wiem. W jakiejś kastoramie czy coś w tym stylu. Może będzie. Może będzie takie coś. Na razie póki co. Kawunia. Oczywiście, już druga z rana, ale no cóż. No ogólnie to już będzie koniec wycieczki na ten tydzień dla was. Chyba, że coś wyjdzie innego, nowego. Może z tatą pojadę, może tak będzie, że się nie uda przestawić tego wszystkiego. Bo niestety, bo mam czas do soboty, do jutra, do 14, no nie? A po co, powiedzmy, po 24 godzinach teraz, takiej powiedzmy pauzie weekendowej, ruszać, tak? Bo w przyszłym tygodniu to będę musiał się zatrzymać w piątek, gdzieś tak koło 10, nie, koło południa. Więc nie wiem, jakby się ułożyła robota, więc wolałbym to zacząć w niedzielę, no nie? Więc ogólnie trzymajcie się cieplutko, cześć!